Moja firma Arhas Design ma siedzibę w Bielsku-Białej. Została założona w 2005 roku. Rozwój firmy cały czas szedł do przodu, więc z czasem zacząłem zatrudniać architektów. Jest nas 19 osób w tym momencie. Od ponad 7 lat moja firma pisze decyzje o warunkach zabudowy w Ustroniu i od około 4-5 lat pisze w gminie Oświęcim. Dlatego też mam dział urbanistyczny. Mam też dział branży sanitarnej. To był bardzo dobry kierunek rozwoju. Robimy obiekty hotelowe i obiekty użyteczności publicznej, szeroko pojęte, czyli na przykład obiekty biurowe. Mamy też na dzień dzisiejszy na tapecie centrum handlowe, które ma 22 tysiące metrów kwadratowych. Mamy apart hotel w Beskidach. Takim flagowym obiektem to jest obiekt pod Wrocławiem, to jest 11 zakład produkcyjny firmy Wago Elwag w Europie. Tam było jakieś 28,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. Robiliśmy również projekty dla Grupy Żywiec. Współpracujemy od dłuższego czasu z firmą Dino Polska. My tak naprawdę jesteśmy w stanie bezproblemowo robić w całym kraju projekt. Najważniejszym aspektem, jeżeli chodzi o to, co nas wyróżnia, to jest to, że po prostu obsługujemy kompleksowo inwestorów. W dużym uproszczeniu mówiąc, inwestor do nas przychodzi, podpisuje pełnomocnictwo, żebyśmy załatwiali papiery urzędowe i właściwie na tym kończy się jego problem. Nie mam handlowców, można powiedzieć, że ja jestem tym handlowcem w mojej firmie. To jest taka specyfika usług, że tutaj nie da się, a przynajmniej ja sobie nie wyobrażam zatrudnienia handlowca, który by jeździł, rozmawiał właśnie z osobami decyzyjnymi, załatwiał zlecenia, które my byśmy potem mogli wykonywać. Tak naprawdę no ja jestem, powiedzmy, twarzą tej firmy, ja reprezentuję nasze standardy, reprezentuję zakres naszych usług i ja najlepiej jestem w stanie sprzedać tą moją firmę danemu inwestorowi. Sprawy networkingowe tutaj są jednymi z takich fundamentalnych elementów. Rekomendacje to jest po prostu naturalna rzecz, gdzie po prostu ktoś na przykład poznał nas od strony właśnie zawodowej lub nie tylko, bo czasami jest to ktoś, kto po prostu zna nas też prywatnie i wie, że jesteśmy firmą godną zaufania i której można po prostu śmiało polecić swoich klientów. W ten sposób pozyskujemy większość nowych klientów. Ja zawsze miałem podobny sposób funkcjonowania w biznesie, jak to robi B&I, z tym, że B&I jest czymś, co stoi na straży, żeby ten biznes wyglądał tak, jak ja zawsze sobie go wyobrażałem. Jest to dla mnie o tyle wygodne, o tyle komfortowe, że dzięki temu ja już nie muszę się tutaj jakoś bardzo przejmować, że na przykład ten inwestor będzie w jakiś sposób niekoniecznie uczciwy, niekoniecznie ta współpraca będzie szła w dobrym kierunku, ponieważ działanie wewnątrz B&I gwarantuje ten poziom komfortu i usług, jaki powinien być w ogóle na rynku. B&I otwiera bardzo szeroką bazę możliwych potencjalnych klientów, ale też i osób, które mogą w jakiś sposób doprowadzić do klientów, z którymi chcielibyśmy się skontaktować. I działa to perfekcyjnie. Wielokrotnie to testowałem nie tylko na rynku polskim, ale również i zagranicznym. I dlatego właśnie uważam, że B&I jest świetną organizacją biznesową. Jeżeli chodzi o kwestię wykorzystywania B&I do tego, no to właściwie chociażby sama aplikacja B&I Connect, gdzie możesz sobie wybrać dosłownie dowolne miasto, dowolną branżę, znaleźć człowieka, zadzwonić do niego, umówić się z nim na spotkanie, przegadać, w jaki sposób można ze sobą współpracować. To jest rzecz, której się nie da przecenić. W mojej branży tak zwane zimne lidy to jest rzecz absolutnie nie do wykorzystania z prostego powodu. Ja sam dysponuję takim firewallem jak administracja, która nie dopuszcza do tego, żeby ktoś z takim zimnym lidem do mnie zadzwonił. Jeżeli ja się chcę do prezesa danej firmy, tudzież osoby decyzyjnej danej firmy, z którą chciałbym nawiązać współpracę, rozbudować im siedzibę firmy, tudzież na przykład jest to firma deweloperska albo operator w danej branży, no to tylko z osobą decyzyjną muszę się skontaktować, a nie ma zimnych leadów do takich osób decyzyjnych. Więc tylko i wyłącznie rekomendacje, tylko i wyłącznie dotarcie do danej osoby w sposób taki, że ktoś mnie poleci. Ale oczywiście jest to naturalne, że żeby ten ktoś mnie polecił, on musi wiedzieć, że jestem godny polecenia. To działa w obie strony. Tak samo jak ktoś chciałby, żebym polecił go do mojego klienta, to po pierwsze muszę wiedzieć, że mój klient chce. Po drugie, albo może nawet po pierwsze, że on jest godny tego, żeby go temu mojemu klientowi polecić, bo zazwyczaj to są moi kluczowi klienci. Bardzo dużo osób nie potrafi na przykład rozmawiać na forum, nie potrafi wypowiadać się publicznie. I tutaj B&I właściwie w bardzo duży sposób pomaga ludziom przemóc się w tych sprawach. Czy to przez to, że po prostu jest prezentacja na spotkaniu grupy, tudzież ta prezentacja tygodnia, gdzie szerzej można powiedzieć na temat swojej działalności, ale również dzięki szkoleniom, właśnie które są dedykowane pod kątem autoprezentacji między innymi. Ale na tych szkoleniach również można spotkać ludzi, którzy są spoza grupy, spoza regionu i też dzięki temu móc rozwijać biznes dzięki kontaktom, dzięki rekomendacjom. Osoba, która przychodzi do B&I, tak naprawdę musi pokazać się, przedstawić
dosyć precyzyjnie, żeby wszyscy wiedzieli, czym się ta osoba zajmuje i oczywiście pokazać się z dobrej strony, że jest godna zaufania i wtedy zaczyna to działać. I to jest proces, to nie jest kwestia taka, że przychodzę do BNI-a i mam zlecenia. I to jest rzecz, którą na pewno muszę powiedzieć osobom, które przychodzą do BNI-a, skracając do jednego słowa, cierpliwości.